Hej, niedawno nagrałem omówienie poprzedniego patcha, a tu zostaliśmy zaskoczeni kolejną porcją usprawnień. Wobec tego omówmy najciekawsze punkty, które udało mi się wyłapać. Zapraszam do oglądania. Tak jak poprzednio, pominę konkretne omawianie wszystkich poprawek dotyczących błędów. Jest ich trochę i niektóre z nich, jeśli pogrywacie w Last Epoch, zdecydowanie powinniście odczuć. Tu warto zaznaczyć, że naprawiono błąd, w którym po przejściu z jednego regionu do drugiego nie mogliśmy użyć umiejętności Lunge Sentinela. Mnie akurat trochę to frustrowało. Nacisk patcha widać jednak znacznie bardziej dla Acolyta. Tu zmieniono mocno Skeletal Mage'ów, którzy dostali zarówno zmiany w balansie obrażeń, jak i uzyskali nawet nową umiejkę. Zajrzyjmy zatem w ogóle w drzewko Skeletal Mage'ów, aby lepiej zrozumieć zmiany, które zaszły. Podstawowo przyzywamy Skeletal Mage'ów jednego rodzaju, jednak drzewko pozwala nam rozwinąć tę umiejętność tak, że uzyskamy możliwość przyzwania Pyromancerów rzucających Firebole, Cryomancerów używających lodowych odłamków oraz Death Knightów walczących wręcz i rzucających Hungering Souls, niestety bez wsparcia drzewka, które rozwija tę umiejętność na nasze potrzeby. Nasi podstawowi przywołańcy uzyskali dostęp do umiejętności Dreadbolt, która zastąpi Hungering Souls, z której nasi szkieletowi magowie korzystali tak jak Death Knighti. Wszystkie typy magów otrzymały buff, wobec czego zadają większe podstawowe obrażenia. Gra się tym przyjemnie, obecnie w wolnych chwilach staram się skonstruować nekromancera właśnie walczącego za pomocą magów i czuć sporo mocy w używanych przez nich zaklęciach. W drzewku nadal przydałoby się do odblokowania więcej zaklęć, ale żeby nie narzekać, są też usprawnienia wizualne do istniejącego Necrotic Mortaru i generalnie w ogóle do szkieletowych magów. Podsumowując, mamy sporo bugfixów i poprawek do wydajności gry oraz pracę nad szkieletowymi magami. Kolejny mały krok do poprawienia rozgrywki, a zatem spoko. Ja natomiast pracuję nad paroma tematami, jednym z nich będzie wstęp do dungeonów dostępnych w Last Epoch. Dodatkowo pogadamy za jakiś czas o tym, jak tworzyć buildy dla naszych postaci, na co zwracać uwagę i generalnie o dobrych praktykach w trakcie wymyślania własnego sposobu gry w Last Epoch. Zapraszam oczywiście do grona subskrybujących, aby pozostać na bieżąco z nadchodzącymi filmami na moim kanale, a także chcę podziękować za wasze zaangażowanie i chęć oglądania moich filmów. Do zobaczenia.